Na samym początku chciałem skierować wyrazy solidarności w smutku, w żałobie pod adresem tych, których ta śmierć księdza profesora Michała Bednarza szczególnie dotknęła. Myślę przede wszystkim o gronie rodziny najbliższej i o gronie licznych przyjaciół. Moi drodzy, są takie pogrzeby, kiedy głos kaznodziei jest bardzo potrzebny, wręcz wymagany. Ale zdarzają się i takie uroczystości pogrzebowe, kiedy głos kaznodziei nie jest wyczekiwany, bo życie i śmierć zmarłej osoby są same w sobie kazaniem, jasnym, czytelnym przesłaniem. Dzisiaj, żegnając księdza profesora Michała Bednarza, mamy do czynienia z tym drugim przypadkiem. Nie jestem poetą, dlatego mam wrażenie, że każde moje słowo będzie nieadekwatne ani do tego, co chciałbym powiedzieć, ani do tym bardziej do bogatego w treść życia świętej pamięci księdza profesora. Dlatego też ograniczę się tylko do jednego słowa, które wypowiem, jestem przekonany, nie tylko w moim własnym imieniu, ale w imieniu nas wszystkich tutaj obecnych w tej tarnowskiej katedrze otaczających trumnę księdza profesora. Oczywiście możecie przypuszczać, o jakie słowo chodzi. Tym słowem jest proste dziękuję. Dziękuję, dziękujemy za Twoją kapłańską posługę, księże profesorze, za to, że jak Piotr wyznawałeś całym swoim kapłańskim życiem: Panie, do kogóż pójdę? Ty masz słowa życia wiecznego. Dziękujemy, że nie tylko nie zwątpiłeś w to, co Jezus mówił, ale sam postanowiłeś przed 57 laty, dzięki otrzymanym święceniom kapłańskim, stać się narzędziem Jezusa do rozdzielania chleba dającego życie wieczne. Dziękujemy za Twoją wiarę w słowo Jezusa, za wiarę, którą się dzieliłeś i którą głosiłeś w salach wykładowych seminarium i innych uczelni, na ambonie wielu świątyń, podczas niezliczonych konferencji w kraju i za granicą, w wielu artykułach i książkach oraz w osobistych kontaktach, których nie brakowało, również dzięki Twojemu duszpasterskiemu zaangażowaniu. Dziękujemy za to, że temu Bożemu Słowu dawałeś swoje ciało. Na wzór Maryi celebrowałeś codziennie mszę świętą w tak zwanym kościółku na Burku, tam, gdzie czci się Maryję. Maryja była pierwszą, która dała ciało Słowu wcielonemu, która dała ciało Jezusowi. Ty również należysz do grona tych, którzy poszli w jej ślady. Wprawdzie Pan Jezus stwierdził, o czym przed chwilą słyszeliśmy, że ciało na nic się nie przyda. Te słowa, zwłaszcza kiedy stajemy przy trumnie zmarłej osoby, brzmią wyjątkowo, przejmująco. To prawda, ciało się na nic nie przyda, ale również Jezus mówił, że duch daje życie. A zatem ciało ożywione Duchem Bożym przydaje się, i to bardzo. Duch Święty ożywiał ciało księdza profesora Michała Bednarza i dlatego, będąc kapłanem, stawał się także profesorem. Zgodnie z etymologią tego słowa, był nie tylko nauczycielem,
ale i wyznawcą, świadkiem. To takie było ważne w czasach PRL-u i takie ważne jest dzisiaj, kiedy wielu ludzi odchodziło i odchodzą od Jezusa. Nie tylko z powodu niezrozumienia Jego słów, o czym przed chwilą słyszeliśmy w odczytanej Ewangelii, ale również i z powodu zgorszenia wywołanego rozdźwiękiem między głoszonym słowem a praktyką życia osób duchownych, tych, którzy są powołani do tego, by być heroldem Bożego Słowa, by być ikoną dobrej nowiny. Ksiądz profesor nie oddalał od Jezusa, wręcz przeciwnie. Zbliżał do Niego. Był przewodnikiem nie tylko po Ziemi Świętej, ale i po duchowych, czasem bardzo zawiłych życiowych drogach. Prowadził do Jezusa. Jego śmierć nastąpiła w dniu, w którym Kościół wspomina męczeńską śmierć Jana Chrzciciela. Podobnie jak prorok z nad Jordanu, świętej pamięci ksiądz profesor Michał przygotowywał drogę Panu z pasją iście prorocką. Kto go słuchał lub widział głoszącego i wyjaśniającego słowo, nie miał wątpliwości, że jest w obecności człowieka zakochanego w Słowie Bożym, dla którego Słowo Boże jest domem albo ojczyzną. Karol Wojtyła pisał: kiedy myślę ojczyzna, wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam. Dla księdza profesora Bednarza Biblia była taką umiłowaną ojczyzną, w której był zakochany i zakorzeniony. Każdy, kto o nim myśli, myśli też automatycznie o Biblii. Kto z nas, zwłaszcza kapłanów, nie chciałby być kojarzony z Biblią, ze Słowem Bożym, z Ewangelią? Zatem dziękujemy Ci, księże Michale, za ten przykład i dziękujemy Tobie, Boże, za Ducha, którym go ożywiałeś. I o to samo prosimy dla nas, abyśmy mogli stawać się dla innych żywym Słowem Boga, abyśmy stawali się prorokami wskazującymi na Jezusa i do Niego prowadzącymi. Taka jest bowiem misja Kościoła i taki jest cel duszpasterstwa. Dobrze to rozumiał świętej pamięci ksiądz profesor, dlatego tak bardzo mu zależało, by duszpasterstwo miało charakter biblijny, by Słowem Bożym i boską mądrością byli karmieni wierni. Był święcie przekonany, że biblijna animacja całego duszpasterstwa przyczynia się do lepszego poznania osoby Chrystusa i osobistej więzi z Nim, a w konsekwencji przyczynia się także do pogłębienia i do żywej wiary. A przecież o to chodzi w naszej misji kapłańskiej, o to chodzi w całym posłannictwie Kościoła. Stąd z tą świadomością podejmował wiele duszpasterskich inicjatyw, za które dzisiaj z serca dziękujemy Tobie, księże profesorze. Dziękujemy za to, że nam, kapłanom, przypominałeś bezustannie, że nie jesteśmy panami, lecz sługami Słowa Bożego. A będąc takimi, stajemy się ostatecznie sługami życia wiecznego. Panie, do kogoż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego. Tak święty Piotr, Szymon Piotr, mówił do swojego nauczyciela i Pana, do Jezusa. Ponieważ ksiądz profesor Michał Bednarz był sługą Słowa Bożego, wiemy dokąd i do kogo pójdzie.
Nie wiemy tylko, kiedy to nastąpi. Dlatego polecajmy dzisiaj naszego zmarłego brata Bogu, bogatemu w miłosierdzie. Niech jak najszybciej pozwoli świętej pamięci księdzu Michałowi przekonać się, że Słowo Boże jest słowem szczęścia wiecznego. Drodzy bracia i siostry, wspomniałem na początku, że nie chciałbym nieporadnymi słowami zagłuszyć słowa Boga, które dziś do Was zostało skierowane i myśli, z którymi przyszliśmy, by uczestniczyć w tej mszy świętej żałobnej. Dlatego chcę w tym momencie zamilknąć, a głos oddać księdzu profesorowi Michałowi. Posłuchajmy słów dobrze nam znanych, które dzisiaj brzmią jak jego testament. Słów, od których dla wielu z nas zaczęła się znajomość z księdzem profesorem, a także przygoda z Biblią i zaprzyjaźnienie się ze Słowem niosącym życie wieczne. Biblio, ojczyzno moja, Biblio, moja ziemio polska, galilejska i franciszkańska. O wy, księgi mojego dzieciństwa, pisane dwujęzyczną mową, polską hebrajczyzną, hebrajską polszczyzną, dwumową świętą i jedyną. Gdy ma się ku zachodowi, a z lipy przed moim domem opadają liście, siedzę nad Tobą, Biblią, i wywołuję z Twoich wersetów wszystkich najlepszych, którzy są dla mnie niedościgłym wzorem. Wszystkich najpiękniejszych, których podziwiam. Wszystkich szlachetnych, którym nie umiem dorównać. Biblio, mówiąca do mnie głosem napomnienia i głosem nagany, i głosem gniewu, i głosem kary, i głosem potępienia, i głosem przestrogi, i głosem sumienia. Biblio, sprawująca nade mną sąd. Gdy ma się ku zachodowi, a z lipy przed moim domem opadają liście, patrzysz na mnie oczami Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wołasz do mnie z głębokości. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek przeżyłem. Wszystko jest w Tobie, cokolwiek kochałem. Wszystko. Cały żywot własny człowieka. Cały żywot własny człowieka, żyjącego w nawiedzonym przez szatana wieku, zaplątany w jego sprzecznościach, w szaleństwach i w kłamstwach, jak Absalom w gałęziach wisielczego dębu. Na Tobie uczyłem się żyć. Na Tobie uczyłem się czytać. Na Tobie uczyłem się pisać. Na Tobie uczyłem się myśleć. Na Tobie uczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów. Na Tobie uczyłem się kochać. Na Tobie uczyłem się mądrości. Na Tobie uczyłem się przebaczenia. Na Tobie uczyłem się pokory. Na Tobie uczyłem się modlić. Jeżeli nie nauczyłem się żyć, jeżeli nie nauczyłem się czytać, jeżeli nie nauczyłem się pisać, jeżeli nie nauczyłem się myśleć, jeżeli nie nauczyłem się prawdy, jeżeli nie nauczyłem się prosić o odpuszczenie grzechów, jeżeli nie nauczyłem się kochać, jeżeli nie nauczyłem się mądrości, jeżeli nie nauczyłem się przebaczać, jeżeli nie nauczyłem się pokory, jeżeli nie nauczyłem się modlić, moja wina,
moja wina, moja bardzo wielka wina. Już ma się ku zachodowi. Z lipy przed moim domem opadają liście. Ludzie z mojego życia bezpowrotnie odchodzą. Grobów jest więcej niż żywych przyjaciół. Nawet spowiał atrament na matczynych listach, pisanych do mnie nocą z dzielnicy pogromu. A ja siedzę nad Tobą, Biblio, i uczę się śmierci. Może tego jednego w końcu się nauczę.